1 września tczewianie upamiętnili 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej w sąsiedztwie Mostów Tczewskich. W trakcie uroczystości po raz kolejny podkreślono, że wojna rozpoczęła się właśnie w Tczewie, gdzie pierwsze niemieckie bomby spadły kilka minut wcześniej niż na Westerplatte i Wieluń. Tczewskie uroczystości tradycyjnie odbyły się przy obelisku na skwerze bohaterów Szymankowa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, kolejarze, celnicy, samorządowcy miasta i powiatu, parlamentarzyści, duchowieństwo oraz harcerska orkiestra dęta. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa uroczystości były dużo skromniejsze, z mniejszą liczbą zaproszonych gości. Z tego samego powodu na bulwarze nie odbył się piknik historyczno-militarny. Uroczystość tradycyjnie poprowadziła dziennikarka Anna Popek oraz miejski radny i historyk Kazimierz Ickiewicz, który przypomniał, że to właśnie w Tczewie II wojna światowa rozpoczęła się najwcześniej. 1 września 1939 roku o godzinie 4:34 niemieckie lotnictwo zrzuciło bomby w sąsiedztwie Mostów Tczewskich i dawnego dworca. Po godzinie 6:00 polscy żołnierze zdecydowali o wysadzeniu obu mostów, aby uniemożliwić Niemcom przetransportowanie wojsk na zachodni brzeg Wisły. 81 lat temu, w tym miejscu, w którym stoimy, rozpoczynała się II wojna światowa. O godzinie 4:26 z lotniska pod Elblągiem startowały niemieckie samoloty i o godzinie 4:34, wynika to z historycznych dokumentów, relacji naocznych świadków, zostały zrzucone pierwsze bomby II wojny światowej. O godzinie 4:40 był atak na Wieluń, a o godzinie 4:45, niektóre źródła podają 4:47, niemiecki pancernik Schleswig-Holstein zaatakował Westerplatte. Ale to tu, w Tczewie, o ten most toczyła się wojna. Prezydent Polski, który był w Tczewie 2 lata temu, w tym roku uczestniczył w uroczystościach na Westerplatte. W trakcie przemówienia zapomniał wspomnieć o Tczewie jako miejscu, gdzie wybuchła II wojna światowa. Podczas tczewskiego wydarzenia głos zabrał między innymi sekretarz stanu z Kancelarii Prezydenta, który odczytał list Andrzeja Dudy. Jak co roku gromadzą się dziś Państwo w miejscach, gdzie rozegrały się pierwsze dramatyczne wydarzenia II wojny światowej. Malbork, Szymankowo, Tczew. Są jak stacje symbole polskiej martyrologii, polskiego bohaterstwa. Obrona mostów tczewskich obok obrony Westerplatte oraz ataku niemieckiego lotnictwa na bezbronny Wieluń na zawsze zapisała się na kartach polskiej i światowej historii jako początek wojennych zmagań i wojennej gehenny. We wtorkowych uroczystościach uczestniczył również poseł Kazimierz Smoliński, który odczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego. Przemawiał również prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki. Tutaj w Tczewie oddajemy hołd obrońcom Szymankowa, celnikom, kolejarzom i żołnierzom, którzy udaremnili plan opanowania przez Niemców dwóch strategicznych mostów tczewskich. W odwecie rozstrzelano wiele osób. W tym dniu wspominamy ich odwagę, chylimy czoła przed ich poświęceniem. Jesteśmy winni im wdzięczność i najwyższy szacunek. Dzisiaj most tczewski, przy którym się zebraliśmy, przywołuje pamięć o nich, żołnierzach, celnikach, kolejarzach, którzy nie zawahali się stanąć naprzeciw świetnie uzbrojonym i bezwzględnym agresorom. Po przemowach żołnierze oddali salwę honorową. Salwo! Salwo! Pod koniec uroczystości delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem poświęconym bohaterskim żołnierzom 2 Batalionu Strzelców, obrońcom mostów na Wiśle, polskim celnikom i kolejarzom z Szymankowa. 1 września w ramach uroczystości odbyło się również widowisko w Centrum Kultury i Sztuki. Mowa o Teatrze Piasku Tetiany Galicyny. Telewizja Tetka zarejestrowała to wydarzenie, które dziś w godzinach od 18 do 24 będzie
będzie można zobaczyć na kanale Tetki w serwisie YouTube. Emisja na antenie telewizji Tetka odbędzie się w sobotę 5 września w przedpołudniowym paśmie po retransmisji sesji Rady Miejskiej. Orientacyjnie będzie to między godziną 11 a 12.